Lecę szybko do Sharikana, bo chciałem dzisiaj zjeść pizzę. Mam nadzieję, że jakąś przygotował dla mnie. Maciek, mógłbyś być cicho, nie słyszę telewizora. Pilot się zepsuł chyba. Ty bądź cicho, bo zakłócasz mój spokój teraz. Jaki spokój? Poczekaj chwilę, już do ciebie lecę. Sharikan. Co? Bo ja głodny jestem, ja bym sobie zjadł kawałeczek jakiejś pizzy. No to smacznego ci życzę, proszę bardzo, możesz sobie zjeść. Patrz, tutaj masz z kosza pizzę. Świetna nie jest. Wiem, bo to już dwudniowa jest. To już lepsze mrożone są normalnie. Dwudniowa? Ona tu trzy miesiące już leży. Już się przykleiła do tego pudełka. Co ci nie smakuje? Jak ty Sharikan sprzątasz w domu? No, tuż nie sprzątam. Od czego mam ciebie? Przecież ja nie sprzątam. Moim lewilem jest tylko toaleta. Przecież inną chatą się nie zajmuję. No... Dobra, co mi tu petrujesz? Co chcesz? No chciałem iść do pizzeli, zjeść pizzę. No a za co zjesz tą pizzę? Za twoje pieniążki. No, a ja za co mam zapłacić? Ty nie zjesz, ty będziesz płacić jak ja będę jadł. Chyba, że najwyżej zostawię ci końcówki, bo nikt ich nie je. Ja jej nie lubię. Ja nie lubię końcówek. Ja ci zostawię trochę. Ale wiesz, że pizze kosztują teraz prawdziwe, takie świeże. To jest kupa pieniędzy, stary. Skąd ja ci tyle wezmę? Nawet jakbyś do dupy pod latarnią, to nie będzie nas stać, żeby kupić tą pizzę. Mam się popłakać czy co? No to się popłaczę. Co to za emocjonalny szantaż stosujesz tutaj? No weź mnie na pizzę, no nie bądź taki. No ja bym lazi, ja sobie nie mlozioną. No dobra, no przestań już się mazgaić, no. Ty. No jeszcze w pyszko chciałem, no. No zabieram cię do pizzerii, powinien się cieszyć, tak? Siema, siema, siema. Siema, siema. O, tablet. Maciek. Kuźwa, działa. Odłóż to. No i co? Zabrałem cię do pizzerii. Zadowolony? Zabrałeś mnie do jakiegoś, nie wiem, dziwnego pomieszczenia, gdzie jakby... Najlepsza pizzeria w okolicy. Pięć gwiazdek Nie, ja tu nie pracuję. Nigdy bym nie pracował. Pracujesz tu. To jak masz dostęp do tylnego zaplecza? Znam się z kierownikiem. Czasami się spotykamy z tyłu na zapleczu. A ty myślisz, że za co płacę rachunki? Nie interesuj się w ogóle! Dobra, słuchaj, tu jest... To jest pizzeria dla dzieci, czyli dla ciebie. Mają specjalne dodatki. Ja jestem duży. Ja już w etapie skończyłem wszystkie szkoły. A ty? No skończyłeś je. Tego samego dnia, co rozpocząłeś. I zacząłem od nowa. Tak. Patrz. Nawet kierownik zostawił kawałek pizzy tutaj specjalnie dla ciebie, więc możesz sobie już zjeść, jak chcesz. Wiesz co, ten super kawałek pizzy to sobie sam zjedz. Ale ja nie chciałem pizzy, jestem na diecie, widzisz mnie? A w sumie schudłeś delikatnie, no faktycznie. Wyświetlenia na YouTubie się nie zgadzają. Ale ogólnie powiem ci, że trochę dziwna sytuacja, bo tak jakby ciemno tu jest strasznie i tak mrocznie. Maciek, przestań chodzić po stole. Kogoś widzę. Co widzisz kogoś? Nie wiem, kogoś widzę, jakiegoś misia. Co to jest? Widziałem misia przed chwilą. To nie jest miś. Jak nie jest miś? Co to jest? To jest animatronik. Co on pokazuje nam do kamery? Pokaż dupę czy coś. Pokaż dupę. Weź, trochę się odsuń do tyłu. Kupi! Albo fakulta. Widziałeś Sharikan? Mówiłem, że kogoś tam widziałem. Nie słyszałeś nigdy o legendzie, która krąży po pizzerii, że w najlepszej... Może i nie najlepszej pizzerii, trzygwiazdkowej pizzerii w okolicy krążą duchy zmarłych dzieci, porwanych dzieci, które przejęły kontrolę nad tymi robotami śmiesznymi, które tutaj są. I one straszą i zabijają wszystkich, którzy zabłądzą i zostaną po zamknięciu pizzerii. Bo my przyszliśmy po godzinach tak naprawdę, bo nie chciałem, żeby nas widzieli tutaj. Nie, no wszystko w porządku z głową. Ja ci mówię prawdę, nie czytasz telegazety? Nie. Tam co? Popatrz się, widzisz, on się rusza! On nas chce tu opaść! No niemożliwe. To weź mi miodek, rzuć na zewnątrz czy coś. Miodek, tobą rzucę zaraz, chodź. Idę. Chodź. Musimy to... A skąd masz latarkę? Z domu wziąłem. Myślałem, że to pilot jest. Coś gla tutaj. Ale co? Nie wiem. Jak wziąłeś z domu latarkę? Powiedz mi, skąd masz latarkę, bo no jest ciemno. No z domu tu. Wziąłem latarkę! Widziałeś to? Można no nie mów, że nie słyszysz. Co? Muzyki. Ej, ale zepsujesz, przestań się bawić światłem. Przecież ja stoję obok ciebie, jak no ja ale włączyłeś to, cholerstwo! Przestań się bawić tym! Mówię, nie dotykaj! Jest ciemno w tym korytarzu, jesteśmy w gościach teraz! Nie widać. Weź mnie nie denerwuj, przecież gówno tu widać! No to ci świecę przecież, żebyś widział! Widzisz teraz? Gówno, gdzie ty jesteś? Nic nie widzę, sam se zapalę. Ale o to chodzi, żebyś ty nie widział! Jak o to chodzi? Właśnie muszę widzieć coś, żeby iść przed ciebie chyba, nie? Ale ty pierdzielisz farmazony. Dobra, chodź, pokażę ci skąd wziąłem latarkę tak naprawdę. Fajnie, super, tu. No. Stąd.
O, jest jeszcze jedna dla mnie. I teraz to możemy się bawić. I co? I taki cwaniak byłeś, tak? Latarką ci poświecę, będziesz wszystko widział. Zamkniesz się? Słyszysz tą muzykę? No przecież ja to ci zadałem pytanie wcześniej. Szalikan, kulwa, bo zamienimy się rolami. Zaraz przyjmie Damian, a ty wcielisz się w ciele Maćka. Nie. Dobra. Maciek, słyszysz tą muzykę? Skąd to gra? Dobra. Jakby tutaj. A może to z tych automatów? Chcesz se pograć? Chcę wyłączyć tą muzykę, bo już mnie dlaźni. A w dupę z tymi maszynami. Wiesz, chłopie, nie ma tu Tekena. W dupie takimi maszynami. Aha, ale nie chcesz zagrać w Super Void? Nie. To chyba nie stąd jednak grał. Ktoś miał imprezę tu urodzinową, czy o co chodzi? No tak! Bo to miała być impreza niespodzianka. Dla kogo? No na pewno nie dla ciebie. Myślisz, żebym to zrobił no dla ciebie? No wiem właśnie. Co? O, co to było? Nie wiem, jakiś duży misio. Co? Jak duży misio? Nie wiem, nie znam chłopa, może by się przedstawił czy coś. Ale ja ci cały czas mówię, że tu krąży legenda o animatronikach, które polują na innych i ich zabijają, mordują ich! A ty mi pierdoły tu opowiadasz teraz. Ale jakieś. Ale ty mówisz dziwnym językiem, bo ja nie wiem co to animimitotioik. Taki robot, tylko że... no w sumie robot po prostu, nie wiem czemu to tak nazwali. Robot, który na imprezach występował, grała muzyka i one występowały, tam jest pewnie scena dla nich przygotowana. No? Okej. No, rozumiesz to? I teraz jakiś morderca... Ach, zresztą nie wiem, co tam się wydarzyło tak naprawdę. No, chcą nas zabić pewnie i dlatego. Musimy stąd... Okej. Co się tam... O, ja nie wiem, co tu świeci. Czy on do nas pomachał? Macha do nas. Idziemy oblukać, szybko. Ale to... Nie, albo My go idziemy ścigać? My? Naprawdę? My go będziemy ścigać? Ja mam się bać? Mamy się bać? No dobra, chodź. Dopadniemy go. Może to jest kierownik, może sobie jazda zrobi. No, przebrał się za jakiegoś misia dużego i myśli, że jest fajny. Kierowniku! Stefan! Halo? O! Rules for safety. Nie uciekaj, nie. No, czwarty nie punkt. Skrzyć? Dlaczego ja nie mogę strać na podłogę? Przecież to jest dobra taktyka. Thank you, management. No firma, cały zarząd po prostu napisał, żebyś nie strał na podłogę, bo wiedzieli, że będziesz tu kiedyś chciał przyjść, nie? To specjalnie dla ciebie ten punkt stworzyli. Mm-hmm. Ja jednak naslam. Nie, przestań! Niespodzianka. Zapakuję ci do pudełka pizzy i ci do domu wyślę. Zniosłem niespodziankę. Wiesz, że my prawdopodobnie krążymy? To jest ten! Środkowy! Fun time! A no faktycznie. Zabawać czas, zacząć. Party time, eating time, no to fun time, no to z nim można się bawić. Chcesz się pobawić z gdzie jesteś? Freddy! On się Stefan nazywał, przecież to jest pan, ten... Pan co lubi się przebierać za zwierzęta, halo? Kierowniku, proszę się nie wygłupiać, my już pójdziemy. Gdzie tobą kaczka? Było coś. What the fuck? Na pewno kaczka? Było, ja widziałem to na pewno. Co to jest? Kaczka, wyglądała jak cika. A ty skąd wiesz? Tam coś na scenie się porusza. Co? A ty skąd wiesz, jak one się nazywają? No bo z plakatu przeczytałem. A. Ty, tam po prawej jest! Po prawej jest! O! O nie, jest pusta ściana! Już biegnę zaraz obczajać, jest. O, pizza. O nie! O nie! To tu robią pizzę! Kiblu robią pizzę? No ja jak? Już obczałem po kiblach, nie mam tutaj jej. Zauważyłeś, że tu nie ma kuchni nigdzie? Tylko jest kibel, na której jest pizza przyklejona? To już wiem, gdzie hawajska powstaje! Shalikan, powiedz mi jedno, nie? My fullmetrażowy film teraz dzisiaj kręcimy, czy co robimy? Tak. Półtorej godziny film robimy? Tak. O nie. O tak. Czy robimy sezony i jako nie. serial? Tam nikogo wracamy nie ma w kiblu? Nie ma. O! Słyszysz to? Słyszę. Co tu się wyprawia? Skąd ta muzyka leci? Fox Eagle. Co? I tak k***owe było. Tak? Taki cwany? Taki jest odważny? To idź tam, idź z nim, porozmawiaj. Tup. Shalikan, nie ma tu nikogo. Jak to nie ma nikogo? No nie ma, no był przed chwilą tutaj przecież. Ty co, zapadł się pod ziemię? Ej, słuchaj, Foxy. Dobra. Ej, wracamy do budki. Słuchaj, wracamy teraz do naszego pomieszczenia, tamtego socjalnego dla pracowników, tam jest telefon stacjonarny. Wezwijmy pomoc albo zadzwonimy do kogoś, okej? Okay? I postaramy się, nie wiem, przeczekamy tutaj. Ale czekaj, tam jest jeszcze wyjście, możemy spróbować wyjść. Spróbujemy jeszcze wyjść stąd. Może się uda. Szybko, do wyjścia, szybko. No pierdzielisz, że zamknięte jest. Ziomknięte. Nie! Maciek, zostaliśmy tutaj zamknięci z jakimś psycholem. Słuchaj, musimy iść tam do tego pokoju, słyszysz? Musimy się schować i musimy czekać na pomoc! O kurde! Maciek!
Maciek! Maciek! Szybko, przelikaj za mną! Idę! Dobra, słuchaj, robimy tak. Zamknij drzwi. Dobra. Za mały ja jestem. Aha. No. Dobra. Jeden z nas odważnym będzie. Masz, ty będziesz przy tablecie siedział. Trzymaj tablet, umiesz obsługiwać takie rzeczy. O, jest, pojawił się ten Freddy. Znowu ten misiek, śmieszny. Poczekaj, tutaj muszę ogarnąć tableta. Nie, ja go gdzieś widziałem, ale nie wiem gdzie. Czy oni kamerę mają w kiblu też? Ale to plakat, myślałem, że to on stoi. Wiesz co? Ja może wezwę kogoś, te dobra? Te kamery nie działają. Czekaj. O nie, patrzy się misio na nas, widzisz go? O, chodźcie panie, gdzie to jest kamera? Która to jest kamera? Gdzie to jest? Na samej górze, jest na scenie zboczeniec. Daleko jest, dobra, nie musimy się bać. Czyli celem naszej misji jest przetrwanie tej nocy? Tak, ja zadzwonię do kogoś, wybiorę numer telefonu. Pamiętasz jaki był? Już dzwonisz? Jeszcze nie. Muzyka gra. Telefon się zepsuł! Jak telefon się zepsuł? Normalnie, nie działa żaden przycisk! No nie, poczekaj, już go szukam, tylko czekaj. O, jest na sali bankietowej, macha mi, ja też mu macham. On cię nie widzi, debilu. Jak mnie nie widzi? No nie widzi cię, nie ma kamery ani tabletu. Widzi, jakąś rozgrzewkę robi, czy coś. Co on tam robi? Nie wiem, bolca sobie do dupy wkłada, widzi, że trzyma coś w dłoni. On wie, że go obserwujemy, czy nie? No chyba tak, bo patrzy w stronę kamery. Tylko nie wiem skąd to wie, że my go obserwujemy. Widzisz, jak puszcza do ciebie oczko? Co on pokazał, faka nam? A ja nie wiem, ty to ja też mu pokażę. Taki jesteś? Dobra, czekaj, idziemy na niego. Nie, idź mu w pierdolić, ja to uwierz, nie chwilę, nie? Poczekaj. Gówno tam idziesz ze mną, bierz swoje gacie cyberi i idziemy. Był na scenie, już go szukam, bo uciekł. To weź ten tablet ze sobą. Jak mały piesek, dużo szczekał, a mało gryzł. No idziesz czy nie? No dobra, idę. A ty czekasz na mnie cały czas. Nie zatrzymuj się tak gwałtownie, bo jeszcze coś ci wcisnę. To czemu idziesz za mną? Dlaczego ty się zatrzymujesz? Przestań chodzić za moją dupą. Freddy! Słyszysz tę muzykę? No, gdzieś tam. Musimy iść za muzyką. No, nie ma muzyki. Wyłączył muzykę. Usłyszał mnie? Jakby nas słyszał normalnie. Jest w kiblu na pewno. Pizzę pewnie robi. Musimy go powstrzymać. Dobra, otaczamy go? Otaczamy go. Tak, otaczamy go. Nie ma go. Maciek, idziemy do tego kibla? Męskiego? A, nie, to jest damski kibel. Co się śmiejesz? Bo się czujesz męsko, widzę. Ej, Maciek, Freddy, tam, stał! Cześć, przyjaciele. Ty słyszysz to? Może chcecie, żebym was zaprosił na pizzę? Nie, no ja bardzo chętnie. Co? No co, przecież po to przyszedłem tutaj, tak? Zapraszam serdecznie. Chcesz z nim iść na pizzę? Z tym typem? Przecież to maskotka przecież. A pamiętasz kiedyś po internecie taki brązowy misiek, który porywa dzieci do swojego wozu z cukierkami? Chodźcie przyjaciele, chodźcie. Nic wam nie zrobię. No to idziemy chyba, nie mamy wyboru. Ja tam ufam starszym. W sensie, że komu, mi czy jemu. No to prowadź pan z przodu, panie misio. Zapraszam. Idę, to jest twoja impreza urodzinowa, pamiętaj. Jak wiem za darmo, to ja, to będzie w porządku. O, a za darmo? Oczywiście, to za darmo. O, to zajebiście! O, to ja uwielbiam. Dobra, to gdzie mam usiąść? Wybierzcie sobie miejsce. No ale co to takie małe krzesełko? Przecież to mi w tyłek wejdzie. Nie siadam. Mogę na stoliku usiąść? Chodź do jasnego miejsca, bo tu ciemno jest. Chodź tutaj. A możemy zjeść tam w pokoju technicznym? A musisz jeść w pokoju technicznym? No bo tam mam światło i prąd i takie rzeczy i telewizor. No ja nie lubię tego pomieszczenia, może tam nie jedź. Maciek, co robimy? Ewakuacja. Ty popatrz się, pizza darmowa! Przecież i tak mam wszędzie darmowa. Dobra, uciekamy Maciek, że po pokoju technicznego szybko! Zapierdzielaj! Maciek, dobra, no zamknij drzwi! Jezu! Ja nie mogę za... O, idź, my tu mamy tu pizzę, nie potrzebujemy. A ja bym chciałem zaoferować darmową pizzę, a widzę, że nie chcecie. Już dostawa przyszła właśnie, ją jemy właśnie, o, bez ciebie. Ale pojedliśmy, ale się najadłem teraz, Dzięki, że nam przyniosłeś. Zobaczymy się później. Na razie. Ej, dobra, słuchaj, motyw jest taki, już wiem o co chodzi. Musimy wytrzymać do rana. Jeżeli wytrzymamy do rana, to wtedy ktoś przyjdzie tutaj, otworzy i nas uratuje. Więc musimy oszczędzać nasze zasoby, jedzenie, wodę, picie, prąd, wszystko, bo widzę, że to chyba na akumulatory. Szelikan, ile do lana zostało? Nie wiem, masz zegarek ze sobą, ja nie mam zegarka. Szelikan. Co? Zobacz. Co to jest? Cika. O, zjadło...
Ciastka wpierdziela! To dlatego taka gruba jest. Ale trika zrobiłaś, ty. Każdy umie jeść, grubasie. Co to za pomieszczenie jakieś tutaj tajemne jedno? A ty, bo ona gdzieś mi uciekła, sialikanie, nie mogę jej zlokalizować. To może, nie wiem, patrzmy, albo otwórzmy, czekaj, otworzę drzwi na zewnątrz. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby popatrzeć na zewnątrz właśnie teraz w tym momencie. No ja jej nie widzę tutaj, to może się otworzyć. To otwórz tam drzwi po drugiej stronie i sprawdź, czy tam u ciebie nie ma. Co, nie dosięgniesz? A podsadzić cię? Ja dam ladę. O! Ale ty jesteś duży. I co, widzisz tam coś? No w sumie to nie. Czemu nie zamykasz drzwi za sobą? A mam? No a nie? A ja nie wiem. Dobra, weź popatrz się tutaj, czy nie ma czasami. Nie no, cały czas obserwowałem i nie ma. Z lewej, z prawej nie ma. O! Co to jest? Co to jest? To jest tu? Nie wiem, co kliknąłeś? To jest tu! Czemu machasz do mnie? Ja nie macham do ciebie! Odejdź ode mnie! Sio, precz! Nie mamy ciastek! Nie chcemy rozmawiać o ciastkach, babeczkach, ani nic takiego. O. Chyba podziałało. Ja chyba idę się zeslać. Nie! Wczytałeś punkt regulaminu. Czwarty punkt. Nie wolno strać na podłogę. Musisz wytrzymać do rana. Maciek. O, widzę ją. Jest Maciek. Na naszej prawej stronie. No, teraz musimy... Świeć światło! Dobrze. Napieprzaj tam światłem. O kurczę. Poszła sobie? Nie, jest nie tam? Wiem, Szalika. Nie widzę. Kamela nie obsługuje tak. Jak nie obsługuje, bo ty nie umiesz. Nie obsługuje. To ryzykujemy? Otwieramy. Dobra. O, przepraszam, pilnąłem jak kucnąłem. Ale to sami mi się tak zdarza. Stań przy drzwiach. Gdzieś okay. Tupka. Boże, zamknij, bo za nami to był dźwięk tupkania. O! Jest! O! Poświeć światło, czemu nie świecisz światłem? A dlaczego mam świecić światłem? Oszczędzaj energię. Ale to przecież trzeba ją, bo normalnie ona wtedy idzie sobie w pizdu, bo nie wiem, nie lubią światła. Mają taki krzywy ryj, że nie mogą patrzeć na siebie po prostu, dlatego lubią jak jest ciemno. Rozumiesz, o, co o widzę ją, stoi tam przy kamelcie. Pokaż, posuń się. Posłuchaj się. No. I co ty tam widzisz? Gdzie, tam jest? No, a nie, już nie ma. Dobra, Maciek, słuchaj, bo zostało nam kilka godzin tylko do końca. Musimy jakoś to wytrzymać, ale musimy oszczędzać naszą energię. Jeżeli będziemy mieli pozamykane drzwi, to nam prąd wywali i wtedy nas dopadną. Obserwuję ci światło, zgasiłeś. Dobra, zgasiłeś. No, trzeba oszczędzać. Tutaj też powinieneś w ogóle po cholerę ten wiatrak w ogóle włączony masz. A jakbyśmy z latarki wyciągnęli baterię i byśmy tutaj włożyli, dałoby ladę dłużej wytrzymać? Co? Te gówniane bateryki chcesz zasilić cały komputer i pff, o czym ty gadasz w ogóle? Cześć koledzy! Chyba zapomnieliście zamknąć drzwi. Maciek! Maciek! Bateria się kończy! Został niecały 1%, zaraz nam wywali korki i wszyscy tu się zlecą po prostu, te animatroniki nas rozwalą. Musimy stąd uciekać, teraz, w tym momencie. Jest jeszcze 5 minut do końca nocy, ranek się rozpocznie, może nas ktoś uratuje. Musimy biec tam do tego wyjścia, ewakuacyjnego, rozumiesz to? Tylko no. Musimy iść tak cichutko, wiesz? Żeby nas nie zauważył, nikt nie zauważył. To szybko czy cicho? Dobra, to może... No szybko i cicho po prostu, no. Ale cicho! Przecież jestem szurasz, jesteśmy na zewnętrznym szurasz, ty mi już skarpetkami przestań szurać. Moje cicho biegi nie mogą szurać. Szurasz. Chcesz naprawdę o to się teraz kłócić? No to pulta ci coś w gaciach, powinieneś je zmienić. Nie zmień, cicho. Zamknij się, bo jest Fred. Chodź, nie widzi nas. Idziemy w lewo. O. Coś to zrobił. Nic. Chyba nas widzi. Dobra, uciekaj szybko! Szybko biegnij do wyjścia! Szybko biegnij do wyjścia! Nie zapierdzielaj! Otwórz drzwi. No nie mogę otworzyć drzwi, zamknięte jest! Otwieraj te drzwi! Nie mogę, zamknięte, kluczyk daj, albo... Jezu, nie! Pizza!